Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Max. Za nami czwarta kolejka spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. O tym, co się działo na boiskach w naszym regionie, rozmawiać będziemy dzisiaj z moim gościem, a jest nim bramkarz Gwardii Koszalin, Sebastian Fabiański. Witam Pana. Dzień dobry. Czwarta kolejka spotkań. Sporo czasu chyba troszeczkę czekaliście na to, by w końcu odnieść zwycięstwo. Jak już wygraliście, to naprawdę w takim dosyć mocno gatunkowym spotkaniu. Tak. Wiadomo, no tutaj mecze Koszalina i Kotwicy są to meczami derbowymi, także akurat wszystko tak się złożyło, że trafiliśmy na ważny dla nas mecz. W ciężkim dla nas momencie no, udało się wygrać 2-0 po fajnej grze, zagraliśmy bardzo konsekwentnie, no, czego wynikiem właśnie był tutaj ten rezultat i tak, że tak powiem, troszeczkę odetchnęliśmy, bo tak naprawdę w poprzednich trzech meczach nie byliśmy słabszym zespołem, brakowało skuteczności. Moglibyśmy być w sumie, no na pierwszym miejscu jesteśmy na 9, ale myślę, że teraz będziemy po prostu konsekwentnie wygrywać i piąć się w górę tabeli. Pojedynki derbowe pomiędzy Gwardią a Kotwicą cieszą się taką sławą, że tam zawsze jest ten doping niesamowity, tych kibiców jest naprawdę mnóstwo. No czasem dochodzi do jakichś wydarzeń takich poza kibicowskich, poza sportowych, no, ale mimo wszystko są to naprawdę dobre mecze, jeżeli chodzi o trybuny. W tym spotkaniu tych trybun chyba troszeczkę zabrakło. No powiem szczerze, że zabrakło. Czuliśmy się tak, jakbyśmy grali jakiś sparing już przed meczem. Trener nas uczył, żebyśmy tego tak nie odbierali, bo no wiadomo, jak się gra przy pustych trybunach, tak? Tym bardziej, że tak jak tutaj pan wspomniał, w Gwardii ci kibice zawsze się pojawiają. Zawsze przychodzą na mecze, jeżdżą z nami na wyjazdy. Inaczej jest dla piłkarza, kiedy słyszy doping, a inaczej jest, kiedy słyszy tak naprawdę siebie i kolegę z drużyny, który do niego krzyczy, więc brakowało. No brakowało nam tego, ale chcieliśmy właśnie tutaj utożsamić się też z kibicami, stąd te nasze koszulki, tak, które jestem, że no, ta piłka nożna jest dla kibiców tak naprawdę, a nie po to, żeby grać przy pustych trybunach. O tym, że wyszliście w tych koszulkach przed meczem, kto zadecydował? No myślę, że to była raczej inicjatywa piłkarzy, żeby pokazać, że nam zależy na tym, żeby grać właśnie dla naszych kibiców. Kołobrzeżanie w takich koszulkach nie wyszli, oni nie mieli jakiegoś takiego zapału do właśnie krytykowania, może troszeczkę decyzji wojewody, no, kwestii zamknięcia stadionu dla publiczności, ale mimo wszystko spora grupa kibiców z Kołobrzegu się pojawiła i tam trochę było słychać, jak dopingują swoją drużynę. Tak, tak, bodajże w 30 minucie było słychać, jak kibice Kotwicy byli pod stadionem i kibicowali, także też fajne zachowanie kibiców, że przyjechali, pokazali, że są z tym zespołem i tak samo jak my uważają, że piłka nożna jest dla kibiców, a nie po to, żeby grać przy pustych trybunach. No właśnie, ale to i tak im nie pomogło. No na szczęście nie. No, myślę, że też inaczej by się grało, gdyby kibice jednej i drugiej drużyny byli na stadionie, ale uważam, że wtedy byśmy wygrali po prostu jeszcze więcej, bo byśmy walczyli dwa razy mocniej. Przed nami skróty spotkań ligowych Gwardii Koszalin i Bałtyku Koszalin. Gwardia mierzyła się na własnym boisku z Kotwicą Kołobrzeg. Bałtyk na wyjeździe w pierwszym meczu kolejki rywalizował z Bałtykiem Gdynia. Przed nami skróty z tych spotkań. W czwartej kolejce spotkań na pierwszy plan wysuwał się mecz pomiędzy Gwardią Koszalin a Kotwicą Kołobrzeg. Tradycyjne derby regionu tym razem odbyły się bez udziału publiczności wskutek decyzji wojewody zachodniopomorskiego. Na znak protestu przeciwko takiej decyzji piłkarze Gwardii Koszalin wyszli na to spotkanie w koszulkach z napisem piłka nożna dla kibiców. Bez udziału kibiców i bez dopingu obie drużyny stworzyły ciekawe widowisko. Na pierwszego gola nie trzeba było długo czekać. Akcja gwardzistów, błąd Pawła Schuttenberga wykorzystuje Fabian Słowiński i jest trafienie na 1-0. Od 7 minuty gospodarze prowadzili z drużyną kołobrzeską. Kotwica próbowała się odgryzać, jednak jej ataki nie były w stanie zagrozić bramce Fabiańskiego. Ten strzał zbyt lekki, by zaskoczyć golkipera Gwardii. Kolejna dobra akcja gospodarzy. Magdziński lepszy od dwóch obrońców Kotwicy, jednak strzał zbyt słaby, by pokonać golkipera Kotwicy. Na kolejną dobrą akcję zespołu koszańskiego trzeba było czekać do 32 minuty. Piłka trafia do Łukasza Szymańskiego, ten mija obrońcę i wykłada piłkę dokładnie Magdzińskiemu, ten trafia do pustej bramki. Od tego momentu gwardziści prowadzili 2-0. Dalekie wrzucenie piłki z autu przez Wojciechowskiego, piłka trafia do Zdanowicza, ten mądrze do Ryuki Kozały, jednak pomocnik Gwardii trafia tylko w boczną siatkę. Najgroźniejsza akcja Kotwicy w pierwszej połowie, uderzenie z dystansu Rydzaka broni Fabiański.
Wydawało się, że Kotwica rzuci się do ataku w drugiej części meczu. Gwardziści ustawieni defensywnie szukali swoich okazji w kontratakach. To jedna z takich kontr. Miętek, Kozała, ponownie piłka trafia do Miętka, ten jednak uderza obok bramki. Kolejna akcja gwardzistów, Magdziński i broni Krymowski. Goście próbowali swoich szans przy stałych fragmentach gry. Tomasz Rydzak, Daniel Popiołek obok bramki. Rzut rożny. Michał Danielczyk w doskonałej okazji, piłka mija słupek. Od 85 minuty Kotwica grała w osłabieniu. Czerwoną kartką ukarany został Paweł Dirda za niesportowe zachowanie wobec arbitra. Najgroźniejsza akcja Kotwicy, rzut rożny, dośrodkowanie Rydzaka, uderzenie i piłkę z linii bramkowej wybija Norbert Dondera. Chwilę później ponownie rzut rożny. Tym razem Danilczyk i piłka przelatuje obok bramki. Jeszcze rzut wolny dla Kotwicy, Tomasz Rydzak bezpośrednio na bramkę Fabiańskiego, ten jednak jest na posterunku. Arbiter w tym momencie zakończył spotkanie, Gwardia pokonała Kotwicę 2-0. Na pewno cieszy zwycięstwo, czekaliśmy na to, można powiedzieć, 4 kolejki. I to jest dla nas najważniejsze, zakładaliśmy sobie, żeby ten mecz przede wszystkim był zwycięski. On nie miał być piękny, chciałem powiedzieć dla kibiców, których nie było na stadionie, ale miał być skuteczny. Przede wszystkim interesowało nas zdobycz punktowa. Zakładaliśmy sobie taktycznie, żeby grać na nacisk, położyć na defensywę i tak było. Udało nam się, że tak powiem, skontrować może 2 razy, można było więcej, jeszcze tam załóżmy się pokusić o zdobycz strzelecką, ale te 2 kontry nam przyniosły w pierwszej połowie 2 bramki, jakby ustawiły mecz w drugiej połowie. Nie zmieniliśmy taktyki, graliśmy dalej defensywnie i tak jak mówię, przy odrobinie szczęścia można było się pokusić jeszcze o 1, może 2 bramki. Ale to nie jest najważniejsze, gdybyśmy wygrali dzisiaj 1-0, również byśmy się cieszyli, bo mówię, 3 punkty dopisane, a brakowało nam tego jak powietrza, można powiedzieć. Po kiepskiej, uważam, drugiej połowie, pierwszy raz zespół, że tak powiem, zagrał z Potęgowem swoją piłkę i uczulałem ich, jeżeli chcemy wygrać dzisiaj z Kotwicą, to musimy być zdyscyplinowani taktycznie, musimy być konsekwentni w tym, co robimy na boisku, skoncentrowani na grę, a wtedy sukces, myślę, że będzie w naszym zasięgu i tak było. Także cały zespół stanął na wysokości zadania, plus jeszcze ławka rezerwowych. Dałem dzisiaj okazję pograć również 2 chłopakom młodym, młodzieżowcom, którzy do tej pory jeszcze nie debiutowali w Gwardii. Był to Daniel Sidor i nasz nowy nabytek Sebastian Ginter. Myślę, że przed nimi przyszłość. Mieli okazję zagrać fajny mecz, zadebiutować, że zapamiętają to chyba na długo. No, koszulka Mateusza, Mateusz, pokaż. Znaczy no, my od samego początku, jak tylko była decyzja o tym, czy grać, czy nie grać, my, mam na myśli zawodników i sztab szkoleniowy, byliśmy zdesperowani, żeby ten mecz się odbył. Natomiast granie takiego meczu bez kibiców na pewno nie jest czymś przyjemnym, ponieważ tutaj na pewno by dzisiaj przyszła spora liczba widzów, bo Bałtyk grał wczoraj, Leśnik gra jutro, w związku z tym byliśmy dzisiaj monopolistą na rynku chyba piłkarskim, że tak powiem, na tym poziomie. Na pewno przykro. Ten mecz z udziałem publiczności, kibiców wyglądałby, myślę, inaczej. Gdzieś wyzwoliłby jeszcze dodatkowe pokłady ambicji, mobilizacji, nie wiem czego jeszcze, walki. Ale tak jak mówiłem w szatni, skupiliśmy się na tym, żeby go wygrać, ale i po części zrobić też ukłon w stronę tych kibiców, którzy nie byli na stadionie, bo myślę, że duża grupa stała przed, z tego co im wiadomo, i jakby też czekali na wynik końcowy, a on był najważniejszy. Przede wszystkim wygraliśmy dlatego, że posłuchaliśmy rad trenera i byliśmy skoncentrowani przez cały mecz. Myślę, że też bramka szybko strzelona ustawiła ten mecz i po prostu doprowadziliśmy do końca żelazną dyscypliną, która przede wszystkim była tym, czego oczekiwaliśmy przed meczem i myślę, że jeżeli dalej będziemy tak grać, to
prostu czeka nas dużo zwycięstw. Dwie początkowe kolejki dla Bałtyku nie były zbyt udane. W trzecim meczu Bałtyk wreszcie odniósł zwycięstwo, wygrywając z Koralem Dębnica aż 6-0. Koszalinianie chcieli potwierdzić dobrą formę w kolejnym spotkaniu. Bałtykowi to się w pełni udało. Nasza drużyna w strojach białych objęła prowadzenie w 40 minucie po trafieniu Pawła Waleszczyka. Kolejny gol w tym spotkaniu był autorstwa tego samego zawodnika. W 73 minucie Waleszczyk zdobył bramkę na 2-0. Choć Bałtyk miał mnóstwo sytuacji podbramkowych, to wykorzystał jeszcze jedną. W końcówce meczu wynik na 3-0 dla Bałtyku ustalił Kamil Wiśniewski, debiutujący w zespole koszalińskim. To chyba dobry weekend dla zespołów koszańskich. Trzy zwycięstwa, patrząc na Bałtyk, Gwardię i Leśnika, to trzeba powiedzieć, że to przygotowanie fizyczne przed sezonem daje efekty dopiero po 3-4 kolejkach. Myślę, że tak, że wiadomo, no, my byliśmy akurat na obozie w Policach, tak, no, nie był to lekki obóz, troszeczkę tam popracowaliśmy, wiadomo, że z biegiem czasu efekty będą przychodziły. Jeszcze też początek sezonu był trudny dla zespołów, gdyż zagraliśmy 3 mecze w ciągu 7 dni. My graliśmy mecz czwartek, sobota, to też było dla nas ciężkie, też odczuliśmy to. Tak samo grało Manowo, grało z nami w czwartek, później grało w niedzielę. Też ten odpoczynek był krótszy. I teraz tak naprawdę był pierwszy tydzień, gdzie można było normalnie przepracować tydzień przed meczem i myślę, że to dało po prostu efekty. Patrząc na wasze rezultaty dotychczasowe, no to tak można powiedzieć, że no sporo czkawko się odbijają te niewykorzystane sytuacje z meczu z Arką, Leśnikiem, czy też nawet z Pomorzem Potęgowo. No tak, żałujemy. No, do dzisiaj są rozmowy w szatni, że nie powinniśmy być na tym 9. miejscu, mieć 5 punktów, tylko no minimum 9, tak, bo wiadomo, że akurat mecz z Potęgowem można nazwać wpadką, która gdzieś po drodze się przydarzy, ale pierwsze dwa mecze tak naprawdę no, brakowało nam skuteczności i powinniśmy zainkasować 6 punktów, a nie 2. W meczu z Kotwicą tych sytuacji było zdecydowanie mniej niż w poprzednich spotkaniach, a jednak ta skuteczność była. Właśnie, no, była ta skuteczność i wygraliśmy 2-0. Mogliśmy strzelić bodajże jeszcze, nie wiem, 2 albo 3 sytuacje. Mieliśmy klarowne do strzelenia bramki, nie wpadły. Cieszy to, że wpadły 2 bramki, nie straciliśmy żadnej. Co do rywala, Kotwica wydawała się jak co sezon na jednego z faworytów ligi, ale na meczu, podczas meczu z Gwardią, no, nie zaprezentowała żadnych wyjątkowych umiejętności. No tak, to już jest bodajże trzeci sezon, kiedy Kotwica chce bić się o najwyższe cele w lidze i jest kolejny sezon, gdzie no, tak naprawdę zawodzą. Zmieniła się też kadra, tak? Wiadomo, że w poprzednich sezonach było więcej zawodników doświadczonych z przeszłością w pierwszej lidze, w Ekstraklasie nawet. Teraz troszeczkę to się tutaj zmienia, przychodzą zawodnicy również z trzecich lig. I wygląda tak, jak wygląda. Co do zmian tych personalnych, jeżeli chodzi o klub koszański, no to pan ma już ze sobą występy w trzeciej lidze w Dębie Dęb. No wcześniej takie kluby jak Sokół Pniewy, GKP Gorzów czy Amika Wronki. A ten zespół z poprzedniego sezonu, Hetman Grzybno, no to co to za taki wyjątkowy zespół w karierze? No tak, tak, tak. Można to tak powiedzieć, że jest to wyjątkowy zespół w mojej karierze. Miała tam się tworzyć fajna piłka, mieliśmy fajny zespół, grając z zawodnikami właśnie tutaj z trzeciej ligi, z Bartoszem Barandowskim, z Kosakiewiczem, z Pawłem Wojtolakiem z Chemika Police. Zawodnicy, którzy tam ze mną grali, teraz występują w czwartej ligi, mieliśmy naprawdę fajny, mocny zespół. Miała się tworzyć fajna piłka pod Szczecinem, mieliśmy być jak gdyby taką trzecią siłą tutaj w tamtym rejonie po Pogoni, Flocie, ale no niestety problemy finansowe spowodowały to, że klub musiał się w jakiś sposób pozbyć tych zawodników, którzy troszeczkę gdzieś tam więcej zarabiali, na których trzeba było wykładać pieniądze. I dlaczego Gwardia? Dlaczego Gwardia? Znam Macieja Stańczyka, zadzwoniłem do niego, spytałem się, jak wygląda sytuacja bramkarzy. Później skontaktował się ze mną trener, pojechałem na mecz bodajże z Bytowią Bytów. To był mój pierwszy sparring. Trener jasno mi powiedział, jak wygląda sytuacja odnośnie bramkarzy, że zrezygnowano tutaj z Rzepeckiego. Jest Matysiak, który jest piłkarzem Lecha. I jeżeli Lech nie dogada się tutaj z Gwardią, to ja będę kolejnym wyborem. Czekałem na telefon, otrzymałem telefon w piątek, że mam się pojawić na sparingu w Drawsku. Pojawiłem się w Drawsku, kolejny sparing był z Ustką bodajże.
I później po tym sparingu wyjechałem już na obóz i byłem pełnoprawnym zawodnikiem Gwardii Koszalin. Podczas występów w Dębie Dębno tych bramek w meczach z Gwardią sporo padało w obie strony. Tak, tak. To były zawsze fajne mecze. Czy u nas, czy tutaj na Gwardii były to wyniki 3-2, 2-1, 4-0. Pamiętam, raz przegraliśmy tutaj na Gwardii. No padały te bramki. Teraz chociażby nawet w ostatnim meczu sezonu Dąb wygrał z Gwardią 4-3 w Dębnie, także no naprawdę tych bramek dużo padało. Przed nami podsumowanie tego, co się działo w czwartej kolejce spotkań w trzeciej lidze, a także zapowiedź następnej serii spotkań. Oto komplet wyników czwartej kolejki spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. Gwardia wygrywa z Kotwicą 2-0, Bałtyk odnosi zwycięstwo na wyjeździe z Bałtykiem Gdynia 3-0, Leśnik Rossamonowo odnosi swoje pierwsze zwycięstwo na tym szczeblu zmagań. Podopieczni Tomasza Chrupały wygrali z Arką 2 Gdynia 2-1. Drawa Drawsko-Pomorskie pokonała Pomorze Potęgowo aż 6-0, Kaszubia Kościerzyna wygrała na wyjeździe z Chemikiem Police 2-0, remis w starciu Energetyka z Lechią 3-3, Koral zremisował starcie z Kartuzją 1-1 i Pogoń 2 Szczecin pokonała Polonię Gdańsk 4-1. W tabeli na czele Drawa Drawsko-Pomorskie z dorobkiem 10 punktów, tyle samo ma Kaszubia Kościerzyna. Na trzeciej pozycji Lechia 2 Gdańsk 8 punktów, po 7 mają Bałtyk Koszalin, Kartuzja Kartuzy i Pogoń 2 Szczecin, po 6 punktów Chemik Police i Pomorze Potęgowo. Dolna część tabeli, 5 punktów ma Gwardia Koszalin, po 4 Arka 2 Gdynia, Leśnik Manowo i Kotwica Kołobrzeg, po 2 Energetyk Gryfino, Bałtyk Gdynia, Polonia Gdańsk i Koral Dębnica. Program piątej kolejki, Bałtyk Koszalin podejmie Pogoń 2 Szczecin, Leśnik Manowo zmierzy się na własnym boisku z Energetykiem Gryfino, Kaszubia Kościerzyna podejmie Gwardię Koszalin, Kotwica zmierzy się z Drawą, Lechia rywalizować będzie z Koralem, Kartuzja podejmuje Bałtyk Gdynia, Polonia Gdańsk zmierzy się z Chemikiem Police i Pomorze Potęgowo rywalizować będzie z Arką 2 Gdynia. Patrząc na kolejkę, która za nami, Drawa Drawsko-Pomorskie pokazuje, że no, chce się włączyć do walki o awans. Pokonała pewnie 6-0, Pomorze Potęgowo to taki imponujący wynik. A druga sprawa to taka spora niespodzianka, jeżeli chodzi o Beniaminka tego szczebla, czyli Kaszubię Kościerzyna, która również ma 10 punktów. Tak, Drawa już przed sezonem głośno mówi o tym, że chce się bić o jak najwyższe cele w tym sezonie i pokazuje to w lidze, tak? Wygrywając 6-0 z Potęgowem, z którym my przegraliśmy 3-1, no pokazują, że naprawdę będą walczyć o te najwyższe cele i myślę, że po tej pierwszej rundzie będą w czołówce. A jeżeli chodzi o Kaszubię Kościerzyna, no to jest Beniaminek, tak? Beniaminek jest, to jest coś takiego, że oni są nieobliczalni, tak? Mogą wygrać 4 mecze z rzędu, a zaraz mogą przegrać 5. Pamiętam tutaj w zeszłym, 2 sezony temu, jak awansował Bałtyk, pamiętam, że 5 czy 6 kolejek z rzędu byli zespołem niepokonanym, następne 8 nie potrafili wygrać meczu, także myślę, że w następnej kolejce to się zmieni, że Kaszubia przegra u siebie, więc... Ale śmiejemy się dlatego, bo Kaszubia grać będzie z wami. Dlatego tutaj już mogę powiedzieć kibicom, że mecz na pewno. No mecz będzie wygrany, tak? Pojedziemy po to, żeby wygrać, zainkasować 3 punkty i tak jak już mówiłem wcześniej, piąć się w górę tabeli, żeby tą rundę zakończyć jak najwyżej. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Gwardia jako jedyna drużyna koszańska w najbliższej kolejce grać będzie na wyjeździe. Bałtyk i Leśnik grać będą na własnych obiektach, także zapraszam Państwa na te dwa spotkania. Także jeżeli Państwo chcą się wybrać do Kościerzyny, to także na mecz Kaszubi z Gwardią Koszalin. Moim Państwa gościem był dzisiaj bramkarz Gwardii Sebastian Fabiański. Dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję. A Państwa zapraszam na kolejne wydanie magazynu Liga Max w przyszłym tygodniu.